Dzień dobry z tej strony Patryk Schulz. Witam państwa w kolejnym wydaniu Kronik Kryminalnych na kanale Podejrzani. A więc podsumowaniu wydarzeń ostatniego miesiąca w polskiej przestępczości zorganizowanej. Powiemy między innymi o gangsterskim cmentarzysków w Bielowiecku, A także o liście gończym za raperem Krystianem B, znanym jako Youngman, namierzonym w Egipcie, poszukiwanym małym świadku koronnym Pawle P, pseudonim Ramzes nadchodzącym powrocie za kratki Macieja S. pseudonim Maciuś z kibolskiego gangu Psychofans oraz o procesie Polaków, którzy ukradli w Niemczech 6,5 miliona euro. Zanim zaczniemy, chcielibyśmy zachęcić Was do zasubskrybowania naszego kanału, abyście zawsze mogli być na bieżąco z wydarzeniami kryminalnymi z Polski, a także do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, co pozwoli nam na rozwój i przygotowywanie jak najlepszych jakościowo materiałów. Wam może to przynieść wiele bonusów i nagród. Od materiałów wideo tylko dla wspierających, przez imienne pozdrowienia, live'y z naszym zespołem po książki o tematyce kryminalnej z dedykacją. Zapraszamy. Gangsterskie cmentarzysko w Bielowiecku. Na jednej z posesji we wsi Bielowiecko na Śląsku, w budynku starej owczarni, ujawniono zwłoki czterdziestoletniego mieszkańca brennej. Na miejscu szybko pojawiło się wielu policjantów, psy tropiące oraz straż pożarna. Przeszukiwano posesję i okolice, między innymi z użyciem georadarów. Jak donosił Onet, ciało miało być poćwiartowane, zasypane waptem i zakopane. Inne informacje wskazywały na oblanie zwłok kwasem ślady tortur i rany postrzałowe. Nieoficjalnie mówiono nawet o 11 odnalezionych ofiarach oraz zagranicznych gangsterach. Sprawę łączono z zatrzymaniem przez Centralne Biuro Śledcze Policji na Śląsku 11 osób podejrzanych o udział w zbrojnym gangu trudniącym się handlem środkami odurzającymi i czerpaniem korzyści z cudzego nierządu. Jeden z gangsterów miał przekazać śledczym informację o posesji w Bielowiecku. Prokuratura odmówiła komentarza na temat rzekomego cmentarzyska mafii. Raper Youngman poszukiwany. Jak 10 kwietnia poinformował dziennikarz portalu TVP Info, Rafał Pasztylański. Mazowiecki Wydział za miejscowy Departamentu do Sprawy Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej miał wydać list gończy za raperem Krystianem B., szerzej znanym jako Jongmen. Sprawa sięga lata 2020 roku, kiedy to zdaniem śledczych Jongmen dopuścił się pomocnictwa do sprzedaży znacznej ilości środków odurzających. Mowa o 15 kg amfetaminy i 10 kg klefedronu. Krystian B., Miał poręczyć u swojego dobrego znajomego Tomasza D., pseudonim Dadek, uchodzącego za lidera jednej z siedleckich grup przestępczych za innego gangstera, Żabę z Pomorza. W sierpniu 2020 roku Dadek miał w komis przekazać w stolicy Żabie 10 kg klefedronu po ustalonej cenie 7 tysięcy zł za kilogram. Potem razem pojechali do Grodziska Mazowieckiego, aby od niejakiego gringo odebrać 15 kg amfetaminy w cenie 3,5 tysiąca zł za kilogram. Żaba spóźniał się z rozliczeniem, a Dadek i Gringo prawdopodobnie mieli oto pretensje do Jongmena, który miał wtedy naciskać na żabę. Prokuratura mówi o mocnych dowodach w sprawie. Portal TVP Info wskazuje, że decyzja o ujęciu Jongmena zapadła w marcu 2022 roku, a dwa miesiące później podjęto jego poszukiwania. W sierpniu śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie rapera, który sąd rozpatrzył w listopadzie. 15 grudnia wydano za Krystianem B list kończy. W tym czasie Jongman przebywał i wciąż przebywa w Dubaju, choć jak wiadomo nieoficjalnie miał odwiedzać Polskę. Podczas takich wizyt spotkał się m.in. z Robertem S., pseudonim Śleć, wel Robert RS77, uważanym za szefa gangu Markowskiego, który od września ubiegłego roku znajduje się w areszcie. Podejrzany m.in. o obrót znacznymi ilościami środków odurzających, w tym także klefedronem. Rafał Pasztelański w swoim artykule ujawnił, że inny zespół śledczych ma badać ewentualny udział Jongmena w wyłudzeniach podatku VAT.

Kreatorem, wyższy rodzaj artyzmu, ty z karką wzorem To chore, karta na czasie, a nikt nie słucha To jak brzydki gruby, jak Ron Jeremy, a rucha, słucha. Wiem, że cudy sukces boli, a zawsze ten co trybi powoli Dubaj, gran, turizmo, człowiek z blizną Street, pedicura, kwiat, flinston Krystian Dior, z Dubaju A Interpol chce mnie cofnąć do kraju Jeden lot, dzieli piekło od raju Z fartem trzymaj klasą na skraju Wielokrotnie pokazywał też swoje zdjęcia ze złotą biżuterią na tle luksusowych samochodów. Powiem wam, że jak widzę to powielanie tych śmieci i tych bzdur, to nie wiem czy się śmiać czy płakać. Wyjechałem do Dubaju robić muzykę, robić interesy, spełniać marzenia. Tym bardziej, że wyjechałem 6 miesięcy przed rzekomym wjazdem, więc musiałbym być jasnowidzem, żeby przewidzieć przyszłość. Nic do niczego się nie będę odnosił, nie chcę mi się w ogóle tego komentować. Śmiech na sali. Y małych koronnych, kapusi, bajkopisarzy, farmazoniarzy. Spełniajcie marzenia i nie dajcie się wpędzić w kozi ruch. Brytyjczyk zmarł w klubie GoGo. -Go. Nowe fakty. Jakiś czas temu media informowały o śmierci 36-letniego Brytyjczyka po wizycie w jednym z krakowskich klubów GoGo, -Go, który od kilku lat wraz z innymi lokalami pozostaje w zainteresowaniu śledczych. Obcokrajowca do wejścia do klubu namówił uliczny naganiacz. W środku mężczyźnie przez półtorej godziny zaserwowano aż dwadzieścia 22 porcje mocnego alkoholu, nawet gdy był już bardzo pijany. 36-latek stracił przytomność, a niedługo potem zmarł. Obsługa lokalu nie wezwała żadnej pomocy. Według RMF FM Pracownicy klubu przywłaszczyli sobie karty płatnicze Brytyjczyka, którymi wykonali trzy transakcje na kwotę ponad 2000 zł za usługi, których 36-latek nie zamawiał. Zarzuty w sprawie przedstawiono trójce pracowników klubu oraz osobie odpowiedzialnej za nadzór nad monitoringiem w lokalu. Widziała ona całą sytuację, wydawała polecenia serwowania Brytyjczykowi alkoholu i dokonała transakcji jego kartami płatniczymi.

Ramzes, namierzony w Egipcie przez Westerna. Paweł P., pseudonim Ramzes, poszukiwany listem gończym poznański gangster i mały świadek koronny, skazany za składanie fałszywych zeznań, który przez współpracę z prokuraturą chciał uniknąć odpowiedzialności za zgwałcenia, został namierzony w Egipcie. O wszystkim poinformował Marek Fersterman, pseudonim Western, znany uczestnik półświadka Poznania. Pomówiony niegdyś przez Ramzesa. Od niedawna bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Western opublikował nagranie, na którym widać mężczyznę bardzo przypominającego Ramzesa w koszulce z logo El Polako, firmy oferującej wycieczki po hurgadzie z polskim przewodnikiem. Dziekan popełnił samobójstwo. Były policyjny przykrywkowiec strój miasta Jarosław Pieczonka, pseudonim Miami, poinformował w mediach społecznościowych o samobójczej śmierci Krzysztofa O. pseudonim dziekan. Który jego zdaniem dawniej uchodził za znaczącą postać pomorskiego półświadka, doskonale znaną policji. Mężczyzna od blisko 30 lat miał mieszkać w Hamburgu. Na swoje życie targnął się poprzez powieszenie. Pogrzeb odbył się 28 kwietnia na jednym z cmentarzy w Gdyni. Pieczonka w komentarzach i kolejnych wpisach przywołał kilka sytuacji związanych z dziekanem. Mowa między innymi o rozbiciu głowy popielniczką klientowi jednego z lokali czy udaremnionym zabójstwie prokuratora na zlecenie. Ćwiczenia antyterrorystyczne z FBI W dniach od 17 do 19 kwietnia w wielu miastach Polski przeprowadzono ćwiczenia antyterrorystyczne Wolfram 23 we współpracy z amerykańskim FBI. Ich celem było sprawdzenie reakcji na zaplanowane w naszym kraju zamachy terrorystyczne, o których dowiedziało się FBI, a informacje te przekazało Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mieszkańcy miast, w których prowadzono ćwiczenia, otrzymali w formie wiadomości SMS alerty od rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Scenariusze działania służb oceniono krytycznie, między innymi dlatego, że jeden z nich zakładał dokonanie zamachu w miejscu publicznym przez kobietę w tradycyjnym hijabie i z detonatorem w ręku, co uznano za stygmatyzowanie i szerzenie islamofobii. Policja tłumaczyła, że scenariusze przygotowywało FBI i miały być one możliwie najbardziej zbliżone do realnych sytuacji, odwzorowując faktyczne zamachy z przeszłości. Porwany wybił szybę w samochodzie. Na stacji paliw przy autostradzie A4 w okolicach Góry Świętej Anny około 30-letni mężczyzna wybił od środka boczną szybę z tyłu samochodu marki Mazda, wydostał się i zaczął wzywać pomocy. Kierowca i trzech pozostałych pasażerów pojazdu brutalnie go biło. Musieli stosować wobec niego przemoc już wcześniej. Według świadków miał być cały zakrwawiony. Gdy sytuacja wymknęła się porywaczom spod kontroli, odjechali nie płacąc za paliwo. Zaparkowali nieopodal i zadzwonili na stację, by przekazać, że za chwilę ktoś przyjedzie uregulować należność. Tak oprawcy wpadli w ręce policjantów. Nieoficjalnie wiadomo, że do uprowadzenia miało dojść w Zabrzu. Siedemnastolatek zaatakowany maczetą. 13 kwietnia na osiedlu Kościuszki w Wieliczce grupa osób zaatakowała siedemnastolatka. Sprawcy wykorzystali gaz zawiący, by potem brutalnie bić i kopać ofiary po całym ciele. A na koniec maczetą wywołać u niej ciężkie obrażenia, m.in. złamanie lewej ręki oraz uszkodzenia ścięgien. Napadniętemu chłopakowi towarzyszył rówieśnik. Już następnego dnia funkcjonariusze policji zatrzymali 19-letniego mieszkańca Krakowa. Został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Innych sprawców wówczas poszukiwano. Sposób działania sprawców jasno sugeruje, że mogły być to porachunki pseudokibicowskie. Ukraiński milioner poszukiwany w Polsce listem gończym. Taras Barszczowski, ukraiński milioner występujący na tamtejszej liście najbogatszych Forbes. Z majątkiem wycenianym na 100 milionów dolarów, jest poszukiwany listem gończym za założenie lub kierowanie w Polsce zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Gang miał dokonać oszustw oraz przywłaszczenia mienia na niekorzyść blisko 100 sadowników i dostawców. Mowa o stratach w wysokości co najmniej 15 milionów złotych, choć wstępne szacunki wskazują nawet na 90 milionów. Interesy Barszczowskiego pod lupę wzięła również Krajowa Administracja Skarbowa w kontekście 7 milionów długu z tytułu niezapłaconego podatku VAT, a także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nałożył na niego karę 8 milionów złotych. Pomimo problemów z prawem, Barszczowski ma wciąż zarabiać w naszym kraju ogromne pieniądze. W jednym z ostatnich udzielonych wywiadów wspominał o tym, jak dzień przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie na osobiste spotkanie wraz z pięćdziesięcioma innymi milionerami zaprosił go prezydent Ukrainy Wołodymir Zełęski, aby tam prosić bogaczy o pozostanie w kraju. Jeden z polskich przedsiębiorców napisał list do prezydenta Andrzeja Dudy, aby ten zwrócił Zełęskiemu uwagę na sprawę Barszczowskiego. Odpowiedzi nie otrzymał. Maciuś z Psychofans wróci za kratki. Sąd nie zgodził się na to, by współpracujący z prokuraturą Maciej S., pseudonim Maciuś z pseudokibicowskiego gangu psychofans działającego przy klubie piłkarskim ruch Chorzów, skorzystał z przedterminowego zwolnienia z odbycia kary. W praktyce oznacza to, że skazany na 3 lata i dwa miesiące pozbawienia wolności Maciuś, któremu dwa i pół roku tymczasowego aresztu zaliczono na poczet kary, będzie musiał wrócić za kratki. Są granice premiowania go za to, że poszedł na współpracę z prokuraturą, stwierdził sąd. Kolejni rosyjscy szpiedzy zatrzymani w Polsce. W sprawie rozbitej rosyjskiej siatki szpiegowskiej w Polsce w połowie kwietnia zatrzymano kolejne trzy osoby. Łącznie do aresztu trafiło już 12 osób. Podejrzani mieli prowadzić rozpoznanie tras dostaw pomocy wojskowej dla Ukrainy i przygotowywać akcje dywersyjne. Do tego celu montowali m.in. kamery i nadajniki GPS. Zdaniem ABW szpiedzy wykorzystali co najmniej 50 takich urządzeń głównie na szlakach w kierunku przejść granicznych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wciąż trwa poszukiwanie kolejnych kamer i nadajników, między innymi na przydrożnych parkingach, mostach czy w magazynach kolejowych. Jak ustalił dziennikarz radia RMF FM Krzysztof Zasada, rozpracowywanie siatki trwało kilka miesięcy. Polak strzelał do hiszpańskiej policji. Nie opodal miejscowości Alicante na wschodzie Hiszpanii Policja prowadziła akcję wymierzoną w gang handlujący środkami odurzającymi w ramach operacji Sarpa, rozpoczętej na początku roku. W tym celu funkcjonariusze weszli do willi w tamtejszym El Molaret, aby dokonać przeszukania. Wtedy zostali ostrzelani z broni myśliwskiej przez mężczyznę, który zabarykadował się w budynku wraz z synem. Czterech funkcjonariuszy odniosło obrażenia. Podobnie jak potem jeden z napastników. Okazał się nim Polak Razem z synem ostatecznie się poddał. Obydwu zatrzymano. Wpadły jeszcze cztery inne osoby. Proces Polaków, którzy ukradli 6,5 miliona euro. Jesienią 2020 roku nieznani wówczas sprawcy włamali się do siedziby urzędu celnego w niemieckim Emmerich, skąd ukradli blisko 6,5 miliona euro. Śledczy ustalili, że ze skokiem mogli mieć coś wspólnego mieszkańcy Dolnego Śląska. Pomagać miał im tamtejszy urzędnik, pochodzący z Polski. Sprawcy dokładnie się przygotowali. Znali rozkład pomieszczeń, drogi dojazdowe. Posiadali nawet specjalnie przygotowane lokalne tablice rejestracyjne samochodów, aby nie rzucać się w oczy. Podejrzanych o kradzież z włamaniem na terenie Niemiec dopadło Wrocławskie Centralne Biuro Śledcze Policji w maju i czerwcu 2022 roku. Zatrzymań dokonano na terenie powiatu zgorzeleckiego i kamiennogórskiego. W trakcie działań zabezpieczono m.in. środki odurzające, kajdanki, opaskę z napisem Policja i niebieską lampę błyskową. Teraz w sprawie tego skoku ruszył proces. Poprowadzi go sąd w Jeleniej Górze. Na ławie oskarżonych zasiadło sześć osób. Polak wpadł w Rzymie z kokainą. Po obserwacji podjętej wobec osób mogących mieć związek z handlem środkami odurzającymi w rejonie stolicy Włoch Garbatella. Czterdziestoletni mężczyzna posiadający obywatelstwo polskie został ujęty razem z dwoma obywatelami Albanii. Zabezpieczono przy nich aż 43 kg kokainy, a w samochodzie z polskimi numerami rejestracyjnymi ujawniono dodatkowo 37 tysięcy euro w gotówce. Do transakcji narkotykowej doszło pod blokiem mieszkalnym, a do wymiany środków odurzających i gotówki posłużyło między innymi pudełko po butach. Podejrzanych tymczasowo aresztowano na trzy miesiące. Syn Sopla z Torunia zatrzymany przez CBSP. Funkcjonariusze CBSP zatrzymali w Toruniu Macieja S, syna Tomasza S. pseudonim Sopel, uważanego niegdyś za bosa tamtejszego półświadka. Wobec obu toczy się przed sądem sprawa o handel środkami odurzającymi w opuszczonym forcie świętego Jakuba przy ulicy Sowińskiego, nazywanym Belwederem. Na ławie oskarżonych zasiadają też inne osoby. Znaczna część z nich ma powiązania ze środowiskiem pseudokibicowskim. Zdaniem prokuratury, Grupa Sopla była największym detalicznym dostawcą środków odurzających w całym województwie kujawsko-pomorskim. Obecnie sam Tomasz S. odbywa karę 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa w czasie strzelaniny na bydgoskim przedmieściu w Toruniu. Teraz syn Sopla, Maciej S., został przyłapany z kokainą w ilości 7,7 g, nielegalną bronią. Pistoletem CZ kalibru 7,65 mm, a w dodatku prowadząc samochód mimo sądowego zakazu. Niewiele wcześniej wyjechał z pod domu razem ze swoją narzeczoną. Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. To wszystko w tym wydaniu kronik kryminalnych. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Zachęcam także do skorzystania z opcji wspierania kanału Podejrzani, co pozwoli na większą częstotliwość i profesjonalizację produkcji materiałów, w tym reportaży terenowych a w zamian można zyskać wiele bonusów i nagród, np. Na dostęp do nieemitowanych materiałów, imienne pozdrowienia czy książki z gatunku kryminalnej literatury faktu z autografami autorów. Do zobaczenia!